Dzień dobry Piotrze. Zaczynamy zatem prezentację lutowego numeru Nieznanego Świata. Tak, już można powiedzieć, że tradycyjną prezentację kolejnego numeru naszego miesięcznika na antenie Bibliotekarium. No tak, to o numer jak zwykle bogaty, to od czego zaczniemy? Ja myślę, że takiej krótkiej charakterystyki w ogóle numerów lutowych, bo wiem, jak każdy, także i ten ma swoją pewną taką szczególną cechę i ogłaszany jest w lutym laureat certyfikatu Nowe Wzorce Sztuki, nagrody honorowej przyznawanej wybitnym twórcom z różnych dziedzin, od literatury przez muzykę po fotografię. W tym roku certyfikat otrzymuje artysta wybitny Jarosław Pijarowski z marku twojej rodzimej Bydgoszczy. Jest twórca totalny. Tak, artysta awangardowy, muzyk, performer, ale również działacz kulturalny, który w swoich pracach często sięga po motywy ze sfery parapsychologii i ezoteryki. Jest głęboko w tych tematach osadzony, co o czym świadczą jego wypowiedzi w rozmowie, w wywiadzie z Anną Ostrzycką, który pojawia się w tym numerze. No warto dodać, że Pijarowski współpracował z wielkimi nazwiskami. Penderecki, Jacobi, Józef Skrzek, no i inni. Tak, to prawda. Wiem nawet o tym, o jego współpracy za żyć, kiedy artystka była jeszcze wśród nas. Współpracował również z Abakanowicz. Tak, tak. Nawet ma z nią zdjęcia na swoim profilu, zresztą bardzo bogatym. Ale no, to on bardzo, bardzo dba o ten kontekst taki wizualny, o taki kontekst PR-owy i robi to naprawdę sprawnie, a i poza tym jest to taka niebanalna dokumentacja tego, co robi, czego się ima, czym po prostu od czasu do czasu zadziwia odbiorców. Tak, i ten wątek parapsychologiczny w jego twórczości też jest bardzo ciekawy, dlatego że no, pojawiają się tam różne intrygujące co najmniej wątki, ale i cała też filozofia jego oparta jest w dużej mierze na takich, powiedzmy, nieznanoświatowych elementach. No ale takim drugim ciekawym wątkiem na samym początku Nieznanego Świata jest artykuł wspomnieniowy Anny Ostrzyckiej poświęcony tragicznie zmarłej himalaistce Wandzie Rutkiewicz. Przywołuje on postać himalaistki, pani Marii Błaszczkiewicz, która, jak się okazuje, do końca życia wierzyła w powrót córki, mniemając, że ta uciekła od świata i gdzieś ukrywa się w Tybecie, w którymś z klasztorów. I co ciekawe, to jest też taka troszeczkę legenda miejska polska, nieco zapomniana, bo na ten temat przez lata pojawiło się wiele różnego rodzaju teorii, no chociaż dzisiaj może już się o tym mniej mówi. No tak. Jest jak zwykle w nieznanym świecie rubryka, którą tworzysz z Wojtkiem Chudzińskim. Tam jak zwykle ciekawostki. Ja chyba jak wielu czytelników Nieznanego Świata, ale się przyznam oczywiście, zaczynam w ogóle lekturę od waszej rubryki. Tak, staramy się tam gromadzić najciekawsze wydarzenia ze świata. I piszemy tam w numerze lutowym o putinowskiej Wunderwaffe. O dziwo jest szereg różnego rodzaju teorii na temat Rosji, Putina i wojny z Ukrainą. W polskiej sieci one się tak średnio pojawiają, średnio się wybijają. Natomiast takim ciekawym wątkiem były egzotyczne bronie, o których pisał taki amerykański portal wojskowy The Debrief. I sugerował, że Rosjanie mają rozwijać broń geofizyczną, genetyczną, a nawet psychofizyczną, służącą, mówiąc kolokwialnie, praniu mózgu. Mowa nawet o wykorzystywaniu w tych rozwiązaniach nowych zasad fizyki i co ciekawe, temat ten gości na specjalistycznych stronach dotyczących obronności. I teraz pytanie, czy my mamy do czynienia z nową wojną informacyjną, taką jak za czasów zimnej wojny, kiedy rozpowszechniano różne bajki, a może ruskie rzeczywiście pracują nad czymś przełomowym. No, odpowiedź na to pytanie zna tylko Władimir P. Tak. A powiedz mi, Piotrze, co jeszcze znajdziemy? Widzę tutaj w numerze między innymi
drugą część artykułu Wojciecha Chudzińskiego. Tak, artykuł, druga część cyklu nosi tytuł Umysł poza ciałem i wbrew skojarzeniom nie odnosi się on wcale do zjawiska OB ani doświadczeń pozacielesnych w czasie śmierci klinicznej. Chodzi o coś dużo bardziej kontrowersyjnego. O zjawisku tym pisze się i mówi niewiele, a chodzi o preegzystencję świadomości, ale nie w wymiarze takich wspomnień reinkarnacyjnych, tylko bardzo szczególnego typu wspomnień uzyskiwanych w czasie regresji hipnotycznej. Po prostu niektórzy ludzie byli w stanie cofnąć się przed moment swoich narodzin, albo dosłownie w chwili, do chwili, kiedy się urodzili. Ale najciekawsze są te historie dotyczące, jakby to powiedzieć, równoczesnej egzystencji gdzieś poza ciałem i już w ciele matki. Są też bardzo ciekawe badania nad tak zwaną komunikacją chyba przedurodzeniową, to się nazywa, o których Wojtek pisze. I tam matki twierdzą, że na długo przed porodem, ale nawet przed poczęciem czasami, otrzymywały jakieś sygnały, powiedzmy, w sferze psi od swojego dziecka. Wojtek analizuje różne relacje i tropy, zadając pytanie, czy świadomość może egzystować poza mózgiem i czy łączy się z ciałem noworodka. Konfrontuje swoje rozmyślanie z opiniami czołowych badaczy świadomości, z których wielu przyznaje otwarcie, że mózg jest nie tylko organem. Czekajcie jeszcze raz. Rozmyślenia te Wojtek konfrontuje z opiniami czołowych badaczy świadomości, z których wielu otwarcie przyznaje, że mózg jest tylko jednym z elementów świadomości albo duszy, swego rodzaju odbiornikiem. Natomiast cały ten konstrukt jest dużo bardziej skomplikowany. No i warto do tego artykułu sięgnąć, tym bardziej, że będzie on miał jeszcze kilka równie mocnych odsłon. Z tego numeru, to przyznaję bez bicia, dowiedziałem się, że nigdy nie wiem, jak się to wymawia, feng shui, no tak się przyjęło, ale podobno się to wymawia inaczej. Pewna osoba obeznana z językiem właściwym powiedziała, nawet nie potrafię tego wymówić, ale wróćmy do feng shui, że istnieje nie tylko feng shui pochodzące z dalekiej Azji, ale jest coś takiego jak słowiańskie feng shui. Tak, ja wczoraj specjalnie poszukiwałem, jak się to wymawia na Wikipedii, ponoć feng shui. To jest zawsze problem, jeżeli chodzi o różnego rodzaju egzotyczne nazwy, prawda? No, jakbyś usłyszał to, co powiedział mi człowiek znający język, no powiedzmy chiński, chociaż tam jakaś odmiana tego języka, to brzmiało jeszcze inaczej. Bardziej tak ptasio zaśpiewał prawie, no to w ogóle język tonalny, w związku z tym to brzmiało niesamowicie. Ale zostawmy, ważniejszy jest artykuł. Tak, jeżeli chodzi o ten artykuł, to jego autor, znany pisarz, podróżnik i radiesteta Leszek Matela, analizuje bardzo ciekawy problem. Otóż okazuje się, że tak, nasi przodkowie posiadali dość zaawansowaną wiedzę na temat tak zwanych energii subtelnych. I mówiąc o naszych przodkach, mam tu na myśli dawnych Słowian, no ale ta tradycja, powiedzmy, przetrwała do okresu staropolskiego. Wiedzieli oni, jak radzić sobie z tymi energiami subtelnymi w miejscu zamieszkania, wzmacniać te dobre, a niwelować te o charakterze negatywnym. I chodzi tu generalnie o szereg subtelnych energii pochodzenia naturalnego, wytwarzanych przez zjawiska przyrodnicze, na przykład przepływającą wodę, no albo przez wiatr. No, wielu z was słyszało zapewne o słynnych żyłach wodnych. I tutaj Leszek Matela, analizując tą staropolską i wcześniejszą słowiańską architekturę tradycyjną oraz budownictwo, zwraca uwagę na wiele przemyślanych rozwiązań, które do dziś wykorzystują radiesteci, które polecają. Chodzi o bardzo różne kwestie, od kamieni narożnych, kształt dachów, po nawet ozdoby tradycyjne, bo okazuje się, że te wszystkie ludowe pająki i innego rodzaju ozdoby też miały jakieś swoje energetyczne funkcje. Okazuje się, że tak jak powiedziałem, w wielu przypadkach kształt niektórych rzeczy nie był przypadkowy. Pytanie, co się stało z tą wiedzą? No, została zapomniana, zaś ludzie ogólnie brodząc dzisiaj w różnego rodzaju polach magnetycznych i tak dalej, być może zatracili zdolność odczuwania tych subtelnych, delikatnych energii, które działają w tak zwanych miejscach mocy. A przecież mówi się, że wiele świątyń, wiele miejsc uważanych za
cudowne, wzniesiona właśnie w takich punktach, w których te energie pozytywne się kumulowały. Czasami bywało tak, że kościół na przykład powstawał w miejscu wcześniejszego miejsca kultu. Także to jest fascynujący ogólnie temat, któremu poświęcono niejedne fachowe opracowanie i warto sięgnąć do tego artykułu, aby przekonać się, jak zmienić nasze otoczenie na bardziej komfortowe pod względem energetycznym. Tego, co mówisz, Piotrze, ja słucham z dużą satysfakcją, bo bardzo często, szczególnie ostatnimi czasy, jakoś tak się złożyło, trafiam na młodych, a może ludzi w średnim wieku i młodych, którzy za wszelką cenę starają mi się udowodnić, że wszystko, co nowe, jest lepsze i zawsze lepsze i z definicji lepsze. Mnie się to wydaje tak odjechane i tak absurdalne, że no, czasami trudno mi jest, znaczy czasami, co może się wydawać naszym słuchaczom nieco abstrakcyjne, zapominam języka w gębie, jak słyszę tego rodzaju wywody o tej lepszości nowego i takiej w sumie tym, że stare jest passé. No to ja, zdaje się, znalazłem kolejny argument przy tego rodzaju dyskusjach. Tak, to jest ciekawe. Technika ogólnie postępuje bardzo szybko. Ja sam zauważam, że momentami się już gubię w niektórych rozwiązaniach, ale niekiedy powrót do tego, co nie jest szczytowym jej osiągnięciem, nie jest takim szaleństwem. W dodatku bardzo często jest tak, że to, co wydaje nam się głupie, bo jest stare i pochodzi z jakiejś tam tradycji, no to mówimy sobie tradycja, jak sobie coś tam wyobrazili, to sobie to stosowali, ale to nie ma żadnego praktycznego znaczenia. Z tego artykułu wynika, że czasami nawet drobne elementy mogą działać na nas w sposób taki, jaki sobie nie wyobrażamy i że kiedyś wiele rzeczy robiono w jakimś konkretnym celu, a nie tylko po to, żeby były. Tak, więc to kolejna taka nauka. To zależało od szeregu rzeczy ogólnie i ta wiedza, jak mówię, została zapomniana. Natomiast jeszcze kilkadziesiąt lat temu wiele z tych kwestii było absolutnie żywych. Ja sam pamiętam to, co opowiadali starsi ludzie na temat niektórych na przykład cech terenu, tak? Podłoża, nawet czegoś takiego jak sadzenie drzew przy domach, co było takim bardzo charakterystycznym dla, no powiedzmy, okresu ostatnich kilkuset lat. Obok domu zawsze miało stać jakieś drzewo i to drzewo miało nie tylko znaczenie, powiedzmy, symboliczne, ale miało też znaczenie w wielu przypadkach ochronne. I zauważmy, że często były to bardzo, bardzo określone drzewa. Na przykład orzech włoski. Twierdzono na przykład, że orzech włoski przy domu, no chociaż jest dość uciążliwym drzewem z racji ilości liści, ale że działa oczyszczająco, tak? I że wierzono, że w domu nie trzymają się robaki. Wow! Przy moim domu stoi właśnie orzech włoski. No cóż, okazało się, że mówię prozą, że mam drzewo, które mnie przed czymś chroni, a nawet o tym nie wiedziałem. Powiedz, Piotrze, kim jest Porfiry Iwanow? Porfiry Iwanow to kolejna osoba z sąsiedniego kraju o niezwykłych zdolnościach i ciekawej historii, o której w tym numerze piszemy. O tej drugiej za chwilę powiem. Porfiry Korniejewicz Iwanow to był wędrowny nauczyciel, mistyk ludowy, uzdrowiciel, asceta, trudno go określić. Stał się sensacją w schyłkowym okresie ZSRR. Twierdził, że uodpornił się na mróz do tego stopnia, że chodził półnago cały rok, nawet zimą maszerował boso, bez koszuli, jedynie w pantalonach, które stały się takim jego znakiem rozpoznawczym. Miał taką długą, siwą brodę, no i w zimę ostentacyjnie polewał się wodą na przykład przy niskich temperaturach. Pod koniec życia zauważyli go tam jacyś dziennikarze z Moskwy, którzy go odwiedzali, starali się zgłębiać jego wiedzę, natomiast fakt był taki, że Iwanow znaczną część życia, a był Ukraińcem przede wszystkim, co warto zaznaczyć, znaczną część życia spędził za kratkami, dlatego że ten niewykształcony fakir ukraiński budził wśród władzy, może nie przestrach, ale taką niechęć z tego powodu, że przypominał im dawne czasy, kiedy po
po prowincji Imperium Rosyjskiego wędrowali tacy tak zwani boscy szaleńcy, jurodivi. No jednym z nich był na przykład Rasputin. Dlatego też pod koniec życia spotkała go pewne wynagrodzenie za te czasy spędzone w więzieniu. Zmarł Iwanow w roku 1983. No i pytanie, kim był? Czy rzeczywiście boskim szaleńcem, czy zwyczajnym ekscentrykiem, jakich było na wsiach Związku Radzieckiego, a jak powiedziałem też wcześniej, Imperium Rosyjskiego mnóstwo. No postać tą przypomina znana publicystka Alicja Łukawska. Nie mogę nie zapytać na koniec naszego wejścia dotyczącego nieznanego świata, jaki film jest omawiany w bieżącym numerze. A to nie zdradzę, to musicie sobie sami zajrzeć i zobaczyć. Recenzuje go Wojtek Chudziński. Film jest bardzo ciekawy, muszę powiedzieć. Mało znany. Ale no, ja może... to był taki punkt wyjścia dla mnie, żeby powiedzieć, że zapraszamy w tej audycji również na Filmotekarium. Filmotekarium pod tytułem Potwory i spółka, w którym omówimy filmy, które od tego omówionego przez Wojtka bardzo się różnią. Ale dodam jeszcze, że w numerze lutowym Nieznanego Świata przeczytacie również o czeskim okultyście i tarociście Francu Bardonie, autorze kilku tajemniczych i hermetycznych dzieł na temat pierwszych kart wielkich arkanów tarota. Z tą postacią się wiąże wiele tajemnic i niedopowiedzeń. Pozostaje mimo wszystko dziś trochę zapomniana, pomimo tego, że książki Bardona cieszyły się dużym zainteresowaniem. Co jeszcze? No, o niezwykłej przepowiedni związanej z biskupem Markiewiczem, znaną postacią w II RP, pisze dr Małgorzata Stępień. No i z kolei w dziale poświęconym tajemnicom kosmosu Marcin Gibas pyta, czy Chińczycy pokonają Amerykanów w wyścigu w kosmos i czy to oni będą pierwszą nacją, która zamieszka poza Ziemią. Przypominam, że Nieznany Świat znajdziecie w kioskach i w salonach prasowych. Zachęcam do zapoznania się z ofertą prenumeraty, a także do odwiedzenia na naszej stronie internetowej www.nieznanyswiat.pl. Dodam, że jeżeli ktoś chce z nami podyskutować, polecam też naszą grupę dyskusyjną na Facebooku Czytelnicy Nieznanego Świata. Cóż, Piotrze, pięknie ci dziękuję i do usłyszenia za miesiąc. Pozdrawiam, dziękuję i również zapraszam za miesiąc.